bandy, bez piłek, panowie. 10 minut, jedziemy. Od momentu urodzenia byłem wyższy, nawet przy porodzie byłem wyższy, bo miałem 68 cm. Ja mieszkałem w Bogatyni, to grałem wszyscy, tak jak wszyscy, w piłkę nożną. Później jak wyjechałem do Zgorzelca, grałem w siatkówkę, w koszykówkę i w piłkę ręczną. I później miałem do wyboru te trzy dyscypliny, z jedną musiałem sobie wybrać. Byłem w Zgorzelcu najlepszy i Górnik mnie kupił w 1974 roku. Nie mogę nie zapytać o słynny mecz z Pogonią Szczecin w 1982 roku. Jak pan to zrobił? 90 punktów. Do tej pory niepobity rekord. No myślę, że to tak szybko nie pobiją, nie? No po prostu się rzucałem do kosza, wpadało jak zwykle, nie? No i po prostu w drugiej połowie chłopcy zaczęli grać na mnie, gdzie to jeszcze mi trochę utrudniało grę. Po pierwszej połowie grałem normalnie, rzuciłem 46, a w drugiej połowie grali na mnie. Gorzej mi się grało. Nie było za 3 jeszcze, także to było dodatkowe utrudnienie. W reprezentacji również pan imponował skutecznością. Tytuł Króla Strzelców na Mistrzostwach Europy dwukrotnie we Francji oraz tytuł Króla Strzelców podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. Czy nie żałuje pan, że można z reprezentacji było wycisnąć troszeczkę więcej? No nie ma czego żałować, bo ja grałem w takich czasach, że to była komuna i nic nie można było zrobić, nie można było ani wyjechać, ani nic, bo był ten przepis, że 32 lata i nic nie można było zrobić. Także człowiek grał, trenował i nic więcej nie mógł zrobić dla siebie. Mogłem tylko jedynie wyjechać i zostać na stałe, nie? Ale legalnie nie było takiej opcji. Także w Polsce nikt nie wyjeżdża, bo było dobrze dla nas, także tak zostało. Koszykówka polska to już się utrzymuje na tym poziomie takich, teraz jeszcze gorzej, bo teraz w Europie już wszyscy grają. Powiedzmy tam 30 parę drużyn, jak my już gramy z Islandią, jakieś sparingi, czy ten, to już takie trochę jest nieporozumienie. Uważam, że no, w porównaniu powiedzmy z tymi grami zespołowymi, wiadomo, siatkówka, piłka ręczna to jest przede wszystkim, później jest piłka nożna popularna, może nie jakieś ma sukcesy, bo żadnych nie ma, nie? Ale jest sportem numer jeden. Nie? Aż koszykówka to tak jest, raczej dołuje się, można powiedzieć. Przed Lewandowskim, Piszkiem i Błaszczykowskim to pan był naszym ambasadorem w Dortmundzie. Jak pan wspomina swój pobyt w Niemczech? Ja mnie bardzo dobrze wspominam. Rozreklamowałem tą koszykówkę w Dortmundzie, prowadziłem ich do pierwszej ligi. No i teraz mój syn tam został, prowadzi tą drużynę, którą ja grałem, ale już nie w pierwszej lidze, tylko w drugiej lidze. Nie? Także tam mile wspominam i oni też mnie. Nie? Także jestem tam bożyszcze, tak jak w Wałbrzychu, tak samo w Dortmundzie. Nie? Co pana sprowadza do Świnicy? A tu zaprosili mnie chłopcy, którzy ze mną kiedyś u mnie tam grali w Wałbrzychu. Powiedzieli mi, że chcą zrobić jakąś koszykówkę, może się uda. Ja mówię, no to akurat mówię, nie mam co robić. A tak mi się za bardzo nie chciało, no bo już nie te lata, ale mówię, spróbuję, co się dzieje w nowym mieście. Nowe otoczenie, nowe ludzie, może akurat coś się, chłopcy zaangażowani, to może coś się uda zrobić. U mnie zawsze było tak, że obrona to była podstawa, bo zawsze obrona nakręca atak. Jeżeli będziemy grali dobrze w obronie, to atak sam przyjdzie, to nie ma problemu. Zawsze w każdej dyscyplinie sportu obrona nakręca atak. Nie? I to będziemy robili, a żeby grać w obronie, powiedzmy 80% w meczu agresywnie, to trzeba mieć zdrowie. A żeby mieć zdrowie, to już trzeba tak jak dzisiaj zacząć trenować i być przygotowanym za 7 tygodni. Nie? Tak jest, jedziemy do końcówka, 4 minuty. Chciałbym zaprosić 28 sierpnia od samego rana czytelników regionu Fakty na turniej koszykówki, streetballu i reszcie mieszany. Zapraszamy chętnych do udziału w tych zawodach i do obejrzenia wszystkich meczów.